wręczenie obywatelstwa honorowego magnificencji pani rektor profesor doktor habilitowanej Elżbiecie Lotz. Przyjmuję to zaszczytne wyróżnienie jako wyróżnienie dla uczelni, dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Stylesa w Sobobrzychu. Bo to ona jest tym honorowym obywatelem właśnie tego miasta. Bo to właśnie już dzięki temu, że miała możliwość pełnienia tej zaszczytnej, wyróżniającej funkcji, którą sobie bardzo ceniłam i będę cenić przez całe życie. Przede wszystkim przyjmuję to wyróżnienie jako dłużnik, jestem dłużna temu miastu, tej społeczności i będę bardzo wdzięczna, jeśli Państwo będą mieć dla mnie jakieś zadania na przyszłość. W imieniu wszystkich współpracowników, całej społeczności akademickiej, a także własnej, życzę Waszej magnificencji z całego serca wszelkiej pomyślności duchowej, materialnej, kierowaniu uczelnią, co zawsze podkreślałam, pierwszą Państwową Szkołą Wyższą w Wałbrzychu, a którą miałam zaszczyt kierować przez 8 lat. Życzę, aby pod Pana kierownictwem ta uczelnia była w tym blokowana, w tym mieście wojewódzkim, samodzielna Wyższa Szkoła Szczęśliwie osiągnęła wiek dojrzały, rok akademicki 2016-17, po właśnie 18-lecie uczelni. A potem wrogić swoich osiągnięć świętowała 20-lecie. Bardzo proszę wszystkich do powstania, przekazanie jest jego bardzo interesujące. To, co wniosła do naszej uczelni pani rektor, profesor doktor habilitowana Elżbieta Lotz zasługuje na szczególne uznanie. Daliśmy temu wyraz w czasie naszego święta. Święto naszej uczelni 15 czerwca to szczególna uroczystość. Wtedy w licznych laudacjach gratulowaliśmy, życzyliśmy, dziękowaliśmy, ale tych podziękowań nigdy nie jest za dużo. Ja z szacunkiem chylę czoło za dokonania pani rektor. Za dużo. Dziękuję bardzo. Quod bonum felix faustum fortunatum quesit. Rok akademicki 2016-2017 uważam za rozpoczęty. Dziękuję za uwagę.